Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego. Wstał z martwych. Nie ma go tu. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 6 werset. Pan Jezus Chrystus został pojmany, osądzony, następnie brutalnie potraktowany i przybity do krzyża. Dlaczego nie opierał się swoim oprawcom? Dlaczego dał się poprowadzić aż na krzyż, chociaż był zupełnie niewinny? Gdy umarł, został włożony do grobu, a wraz z nim legły tam wszelkie nadzieje, oczekiwania, marzenia i tęsknoty. Wszystko wyglądało na skończone. Z kolei w dniu zmartwychwstania, w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, wcześnie rano, przyszły niektóre kobiety do grobu. Miały ze sobą kosztowne maści i chciały namaścić ciało Jezusa. Miał to być ostatni uczynek miłości, któremu z całą pewnością towarzyszyłoby mnóstwo łez, żałoba i pytania. Jednak gdy przyszły do grobu, spotkały tam anioła, który do nich powiedział: nie trwóżcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego. Wstał z martwych, nie ma go tu. Werset 6 tak mówi. Jezus Chrystus, Pan, żyje. On zmartwychwstał. Cóż za nowina. Chrześcijanie mają Pana, który żyje. Mają Pana, który zmartwychwstał. Wstąpił do nieba, by w przyszłości znów przyjść na ziemię w mocy i chwale, aby nad nią panować. Święte Pismo, Biblia mówi: Jezus narodził się, umarł i zmartwychwstał i przyjdzie znowu. W przeciwieństwie do tego Żydzi sądzą, że Jezus umarł, ale nie zmartwychwstał. Mahometanizm natomiast głosi, że Jezus nie umarł, dlatego też nie mógł zmartwychwstać. Jeśli przekaz Biblii jest prawdą, to wszystkie inne sprzeczne z nim są kłamstwem. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 20 werset. Wielu świadków potwierdziło fakt, że jego grób był pusty. Cóż za sens miałby fakt, iż ludzie w niebezpieczeństwie śmierci głoszą Ewangelię, gdyby nie było zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa? Byliby najbardziej pożałowania godnymi ludźmi.